Witajcie w kolejnym odcinku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Wracamy do Galactic Challenge. Nivarro powinienem chyba powiedzieć. Planeta, na której będziemy walczyć z Imperium, a bonusy dla droidów. O tyle będzie ważny ten Galactic Challenge, że będziemy mieli tutaj szardy Quilla, który może ci, co mają dostęp do Disney Plus, kojarzą z serialu Mandalorian. No, w przyszłym roku, mam nadzieję, w Polsce się doczekamy. Ale w każdym razie, bardzo ciekawa postać. Już bardzo fajnie właśnie podobno wygląda ona z droidami. Ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. W każdym razie, w pierwszym tierze, po prostu za wygraną, nie za Fitzy, dostajemy jego szardy. Za pierwszy tier 15, za tier drugi 10, za tier trzeci 5. I to tyle. Więc w tych najprostszych tierach, więc każdy spokojnie może je zrobić. Aha, co ważne, to to, że podobno jak komuś nie pójdzie, to mają i tak z marki eventem chyba wrócić dla tych postaci, ale jaka przyszłość będzie, to się jeszcze zobaczy. W każdym razie mamy jakie tutaj fitsy. Pierwszy z nich to jest, żeby wygrać walkę z pełnym teamem droidów. Drugi to jest, żeby zadać droidami 50 tysięcy damage'u, może nawet i rośnie to, jak widać, z każdym tierem. I calculated risk, czyli znowu z undersizem tutaj walczyć. Modyfikatory, jakie my tutaj mamy? Remnant of Power, kiedy nałożony jest debuff, otrzymują Imperial Rule, kiedy jakaś postać, kiedy nie można tego skopiować, dispelować i przed tym uciec. Plus 2% ofensa i potensy per stack. No dobra, co tutaj mamy dla droidów? Mają plus 30 ofens i kiedy droid krytykiem uderzy podczas swojej tury, nakłada target lock na przeciwnika na dwie tury, jeżeli przeciwnik go nie posiada. Kiedy droid kiedy sprzymierzony droid zaatakuje z target lockiem, ten sprzymierzeniec otrzymuje 10% protection. Zobaczmy, co imperialni mają. O, długa ściana tekstu. Kiedy imperialny jest na liderze, otrzymuje plus 30% max health, max protection i pozostali Imperial Troopersi odradzają się. A, czyli to co już było, czyli trzeba po prostu zbić lidera i tyle. I kiedy Imperial Trooper powstaje, lider otrzymuje tanta. No, czyli to co już było. No i dostałem jeszcze 10% więcej damage'a do końca Encantera. No i jak nie ma żadnego, to ten Snowtrooper Operator. Czyli to co już było tak naprawdę, nie ma żadnych trudności. Moje droidy są mocne, więc... O, ustawione. Więc nie będą miały tutaj problemu. W każdym razie, no, żeby zrobić ten fit na atak, no to trzeba będzie dużo, no dużo jednak klepać i niekoniecznie właśnie po liderze, żeby to zrobić. Ruszmy od razu z ostatnim. Moje droidy są dość mocne, więc tutaj żadnych trudności mieć nie będę ze zrobieniem. Jest Vader, są Imperial Troopersi, jest też Tarkin. Dispel od razu. Lejemy po prosto w lidera. O, ten ma ten Imperial Rule razy 13, więc mocno będzie klepać. Ja sobie AOE będę rzucać, jak tylko się będzie dało, żeby zadać ten damage. Pewnie trzeba będzie się pomęczyć trochę, żeby zrobić ten fits z damage'em. W każdym razie najpierw sobie zbiję Vadera. Uuu! Zbił mi B2. Jednym strzałem. No akurat stuny w niego nie weszły i przez to było problematycznie.
Gdyby struny w niego wlazły, to nie byłoby żadnego problemu. Żeby mi tam ten B2 przetrwał. O, droidek nie ma. No nieźle, nieźle. Ciekawie się ułożyło. Już raz próbowałem tą walkę, ale nie było aż trudności. Wszyscy bez problemów przeżyli. Tutaj jednak troszkę trzeba będzie się zmęczyć. Ale 16 staków na Grievousie. To będzie tutaj siekał jak szalony zaraz. O, jeszcze Tarkin przeżył. I nie ma Tarkina. Więc pierwsze podejście. Bez zmiany jakichś modów czy coś takiego siadło bez problemu. Jest Mayhem nawet zrobione, czyli ten damage dało się chyba zrobić bez problemu. Dokładnie. Więc tylko zostaje undersize. Mogę od razu też droidami zrobić. Może tym razem bez droideki. Nie powinno być raczej trudności, chyba że RNG troszkę nie siądzie. Jeżeli tam też na baderze nie siądzie stan. Spróbujmy stan. Resistance. Okay. Jeszcze jest możliwość od IG-100. Też resistance. No, brak szczęścia. Wcześniej jak sobie próbowałem, to stuny siadały tu aż miło. Ale nic, sklepmy Vadera. Tutaj robi największe obrażenia. O, znowu resisted. O, siad stun wreszcie pierwszy. Przy trzeciej próbie chyba. I leczmy dalej tu chociaż. O, zaraz B2 chyba spadnie. Muszę trochę podleczyć. O, nie zdążę. To nic. Nie ma tutaj tego, że muszą wszyscy przetrwać, więc nie ma problemów. Chociaż mógłbym oczywiście przy życiu jednak utrzymać to. Dobra, zostało dwóch, może dokończmy tego showtroopera. I został tylko Tarkin. Resisted. No, przynajmniej od Grievousa weszło. Dla Turmeteru AOE. I udało się. Więc bez problemu. Tutaj poszło, jak ktoś ma droidy separatystów, to sobie z tą misją bez żadnych trudności poradzi. A szczególnie ważne, żeby zbierać te szardy Quillia. Jak na razie nie ma gdzie farmić, podobno jeszcze ma być w kantynie. Ale jak przez jak długi czas to się zobaczy, pewnie będzie tak jak Rivard, że nieważne jakie pole w kantynie, to będzie się go zbierało. Ale to jeszcze zobaczymy niedługo. W każdym razie, no przynajmniej tutaj nie było trudno. Trzech gwiazdeczek nie mam, ale ważne, że fixy porobione. No nic, zostaje jeszcze dzisiejszy dzień tak naprawdę i jutrze jeszcze kilka godzin. Także pamiętajcie o tym Galactic Challenge. No wiadomo, że teraz są części do Slice'u przede wszystkim dość ważne, te nowe. Ale tym bardziej, że mają tego Quilla wrzuci, znaczy Quill jest już w Galactic Challenge i IG-11 też ma się tutaj pojawić. Taka dziwna, ciekawa zmiana, że nie ma marki eventu, tylko z Galactic Challenge są szardy. Nic, dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze Star Wars Galaxy of